Chcę ci włączyć. Wyłączyć chciałam. Aha, wyłączyć. Wyłączyć, bo przyniosłam aparat. I patrzę, że moja maseczka wygląda lekko przerażająco, ale to jest peel off, więc poczekam, jak dobrze wyschnie. I witam was w niedzielny poranek. Trawa podlana, ja wykąpana, włosy wymaseczkowane, ja wymaseczkowana. Śniadanie, Dorota robi placki, a ja mam bułkę, która nie jest stara, ale niestety tak smakuje. Kot na stole znowu, psik. Nie będę piła w kawie twoich włosów. Już, sierściuchu. Sierść. O, siada. To było siad chyba. No, także zaczynamy. Nowy dzionek. Sporo rzeczy do zrobienia. To-do lista jest po prostu na niedzielę pełna wszystkiego, ale trudno. Najpierw śniadanko. Ale takie placuszki będą na śniadanie. Mam jeszcze dżemik taki i dżemik taki. Dżemików jest trochę. A tutaj świeczki rozwalam. Znaczy pudełka odzysku. Recycling. Recycling śniadaniowy. A Dorota smaży. Także tak. Cześć, witajcie moi kochani w nowym vlogu. W nowym, dlatego że wczoraj nic nie nagrywałam, tylko się przywitałam. Ale powiem wam, że była niedziela sprzątająca, czyli po prostu żeśmy z Dorotą tutaj research zrobiły wszystkiego, co było można, nawet są okna niektóre umyte, te od strony nie remontu, że tak powiem, od strony remontu się nie opłaca, bo i tak będą zaraz szare, czarne i w ogóle do kitu, więc tak to jest, jak się to wszystko wyremontuje, to zrobią update, jak to wygląda. Oprócz ogródkowych update'ów albo różnych takich, więc tak. A dzisiaj zaczynamy nowy dzień, ja już jestem po kawce z wróżką, włosy związałam, tam mam kapelutek, związałam włosy, bo mam telefony umówione od was i lecę się przebrać w koszulkę, narmiączkę i spodenki, co by se na słońcu telefony poodbierać i posiedzieć. Zrobię sobie o... Słuchaweczka, rączki wolne do tasowania kart i można przyjmować telefony. Także tak, no jesteśmy wyrobione. Dzisiaj jest jeszcze kupa rzeczy do zrobienia, bo zbliża się Beltane i chciałam sobie zrobić różdżkę na miłosne rytuały. Tak jakbym je lubiła. Ale se zrobię, a co se nie zrobię? Se zrobię z wami, se zrobię. Więc trzeba patyki, patysie, patysiuńki. No, patysiunie. Zorganizować, także tak, i szyszkę, i sznurek jest w domu, widziałam jakiś, także będę sobie obkładała i różdżkowała, także taki jest plan dnia. Ja jeszcze oczywiście na mojej wishliście mam kupę rzeczy do zrobienia, słuchajcie, czekajcie, zaraz wam powiem, kupę rzeczy do zrobienia, będę odznaczać, bo mnie nie widać. A, muszę zrobić VIP-y, muszę zrobić maile, telefony, układy premium, czyli muszę zrobić dodatkowy film. Kawę z wróżką już zrobiłam, ogłosić pudełkowy muszę i napisać produkt na sklep diagnostykę czakr. To wszystko jest na dzisiaj, nie wiem kiedy, aczkolwiek zobaczymy. Z tym nie wiem kiedy to mam problem, bo mnie koło trzeciej zmarza jak normalnie tego... jak przedszkolaka, godzina trzecia, leżakowanie, nie wiem, pół życia tak mam, ale to nic, także tak to będzie wyglądało. Ja się przebieram i czekam na wasze telefony ze słuchawką na uchu. W międzyczasie może coś uda się jeszcze ogarnąć. Wynurzam się z jaskini lwa na poziomie... Soczkowym. Czy to jest drink z palemką? Nie z palemką, z parasolką. Bez parasolki. Drink z palemką, bez parasolki. Malutka. Pani taka wakacyjna, pani dziwa, przepraszam bardzo. Na tarasie. Widzę, że pani po prostu korzysta ze swojego tarasie. Na taras. Póki jeszcze nie ma następnego telefonu. Tak. Wszyscy się palą, no jesteś cała brązowa już. Na wodę. Kameras. Stop! Big Brother. Jest porządek, można pokazywać. Jadko.
Nie wyjątkowo. Po prostu ogarnięte zostało w niedzielę ładnie. Tak. Zazwyczaj są porządki. Dobra, bo ja tam już telefon już jest pół do, także lecę, tylko się napiję. Nie. Marchewka nieczyszczona. No. Jest ziemna. Z ziemią? Jest taki powoniaczek ziemny. Szybciej z nam zejdzie. Z robotnymi zobaczkami. Dobry jest. A tu się składa pomału film dla hrabiny, żeby nie było. Dostałam premię w postaci sełczku. I tu, proszę bardzo, Grzesia liścik. Liść zagościł na tym, na pentagramie. Czaję, żeśmy tutaj trochę poukładały pudełeczka, pudełeczka i pudełuję. O, i jest hrabina. To jest hrabina, ma ten biuro na tarasie, całe lato przyjmuje. Klientów przyjmuje, piętro niżej, klienci pod balkonem. I będzie rzucała. Nie będę Julią. A samolot będzie rzucała, czy królowe buła w przypadku? Królowe buła będzie rzucała. Jicha! Ale ja idę jeszcze im pokazać, jak ładnie wygląda ten. Ale już pewnie był vlog, nie? Z ogródka. Był. Przyszedł, był. Meldujemy, że kwiatki są podlane rano. Pierwsza zmiana zrobiła swoje. Popołudniowe, wieczorne. O. Dobra. To nara. Słucham. Witam. No, słuchajcie, idę otworzyć właściwie idę otworzyć balkon, bo teraz już słychać. Aha, już poszli. Czyli jak ja mam program, to były lekkie problemy z krzykami szogunów. Ale szoguny są, muszą być. Nie ma, dobry szogun nie jest zły, tak to powiem. A teraz przyszła pizza, bo powiedziałam, że będę robiła program, aż będzie pizza. Zdmuchnę świeczkę? To już nie będziemy myślały, bo przypuszczam, że skończy się na tym, że trzeba się będzie ubrać i wyjść po gałązki. W sumie póki jest ciepło, więc nie ma co. Dorota. Tak, po prostu, żeby się w głowie nie rąbnąć. I idziemy, bo jest pizza. O, jest pizza. Idziemy na pizza. Idę położyć telefony i otworzyć drzwi, bo tu chłodno, ale się naprawdę opaliłam. Ludzie, umawiajcie telefony, bo ja siedzę na tarasie, jak jest słońce i odpowiadam wam telefonicznie i widzę, że działa opalanko. Dokładnie tak. Sprawdzamy, jak rośnie. Czerwone się rozwijają do słońca, słuchajcie. A najfajniejsze jest to, że szafirki się podniosły, bo były lekko zgniecione, ale znaczy się, podniesione są. Znaczy rosną. Tak, ty kot też jesteś. Tak, chodź, pokaż się. Pokaż się ciociom, jak idzie. Ładny kotek jest. Wcieram się w no, krokersa, kroksa. Tak, miau. Pani Wiśniewska będzie miała meble do ogródka. Będzie wyciągać tu. No. Także kluczyk jest, imbusik jest. Są poduszeczki. Tak, to trzeba podnosić. No tak, ale nie chcesz najpierw tamtego? Czego? Tam jest pełno. Ja ci zostawiłam, bo krzyczałaś, zostaw. Dobrze, dobrze. Wszystko będziemy wrzucić po kolei. Dobrze, i tak ma teraz wrzucić, nie? Ogólnie tak. A kotek jest? Właśnie sprawdzałam, czy jest tam nie ma, to gdzieś jest. Kotek! Czy znowu uciekł? Ups! Jest? Aha, opcha. O, zobaczcie, dopiero przyszły. Dorota poskręcała. I mamy na razie niezbyt ogarnięty, ale jednak kącik wypoczynkowy tarasowy. Na szczęście. Także fajna fajność. Kwiatki rosną. Coś rośnie, tu kwiatki rosną, tam trochę rosną, działa natomiast właśnie
Kącik wypoczynkowy zaczyna być taki. Kawkę się postawi, wypije, spoko. Kot eksploruje nowy teren, proszę bardzo. Jak to wszystko ładnie wygląda. Po kociemu. Co, Dziuniak? Dziunia, podoba ci się? Podoba. Pomidorki trzeba wystawić na słońce i widzę, że sucho mają. Także będę wystawiała. O, hejho, słuchajcie. Zrobione poranne programy, znaczy południowe. Trochę poopalane, trochę zrobiony research. A ja wziąłam lustrzankę i szykuję się na nagrywki. Kolejnego mierzymy. Tak patrzę, o, będzie lepiej widać. Tym razem z Kika. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, pierwsze mierzymy już weszło na kanał, więc myślę, że będziecie zadowoleni, jak sobie popatrzycie, bo Dorota strasznie ładnie poskładała. Ja chyba tylko troszeczkę się jakby umaluję, bo mam plamki jak zwykle. Wyrównam koloryt, po wyrównaniu zrobię rzęsy, kok jest i będziemy działać, zmierzymy kolejny. Tu mam całą torbę, mierzymy. Tutaj mam, jeszcze wam do pokazania wróżkę dostałam, ale to wszystko właśnie tak czeka na robotę. Ja właśnie się wykąpałam, umyłam, co by się już na czysto, nie klejąco z balkonu, przymierzać do mierzymy będę. Dobra, zrobię sobie chwilę make-upu i wracam nagrywać. Jeszcze czekają mnie do złożenia wentylatory, ale leżą, to ja też poleżę chyba. A ja znowu na dół. Wiem, ciągle śledzicie mnie, jak schodzę na dół. A schodzę na dół, bo przywiozłam jedzenie z wiejskiej chaty. Co prawda sympatycznie tam się je. Chciałam powiedzieć, znacznie, bo to jest nasza ulubiona wiejska chata, ale przynajmniej jedzonko jest. Na jutro są pierogi, a na dzisiaj wątróbka z kluskami śląskimi i czymś tam jeszcze, także bierzemy się za jedzenie. Rozłożone i rozpakowane. Nie, ja ci nie robię tego. Ja tylko na to robię. Pierogi będą wyglądać tak. Tylko zestaw ze surówek mamy taki, a kluski śląskie z wątróbką, aż aparat zaparował, jeszcze gorące. O, proszę bardzo, tak. No, a my nieoczekiwanie wylądowałyśmy w biurze, z tego względu, że tyle zamówiliście różnych rzeczy, że Dorota mówi, muszę popakować paczki, bo wysyłka. Jeszcze nam zostało trochę tych rytuałów ochronnych, także na ostatnią chwilę możecie sobie zakupić, ale dużo rzeczy poszło, więc ja idę w papiery, a Dorota idzie w pakowanka. I tak będziemy spędzać popołudnie, dzień pierwszy, a potem wziął Bóg i odpoczął. Może kiedyś.